Teraz 10. edycji Rolnik Szuka Żony poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych, że obroniła pracę inżynierską na Politechnice Warszawskiej. Od dziś pani inżynier, Sara Jakupińska w 10. edycji Rolnik Szuka Żony była wybranką Artura. Choć wiele wskazywało na to, że uda im się stworzyć bliską relację, w finale wszystko się posypało. Nie jesteśmy razem od tygodnia. Straciłam czas, energię i cząstkę siebie, mówiła 23-latka w emocjach. Decyzja o zakończeniu związku wyszła od Artura. Czułem, że to było tylko zauroczenie. Może za szybko się to wszystko działo. Stwierdziłem, że nie ma sensu dalej się męczyć. Te uczucia minęły, Sara z Rolnika przekazała dobre wieści, dziewczyna mieszka w Warszawie i pracuje w branży związanej z nieruchomościami. W programie próbowała nieco ukulturalniać Artura, wyciągając do kina czy na koncert. Rolnik nie przejawiał jednak zainteresowania, mówiąc, że to nie jego bajka. Sara nie kryła, że marzy o założeniu rodziny, byciu kochającą mamą, wspierającą żoną i szczęśliwą kobietą. Podkreślała, że szuka mężczyzny pewnego siebie, empatycznego, wyrozumiałego, otwartego na nowych ludzi i nowe doświadczenia. W najnowszym poście pisze, że odhaczyła kolejny cel ze swojej listy i skończyła studia.